Cześć, cześć, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku z Felsbruna. Tak, no, dzisiaj kupujemy nowe nabytki znowu. Także wchodzimy do duże ciągniki. Oczywiście klasyk musi być. Szerokie gumy, 8400, dobra, i to tak wygląda, wszystko kupujemy, tak. Kup. No, przyczepy. Bo skoro sprzedałem ją skin, a wy nie wiecie, bo sprzedałem ją skina i muszę kupić nową przyczepę. I Benalo sobie kupimy. I dobrze, kolor podstawowy, Jonder, wzór Global Company. Plandeki sobie walniemy kolor Jonderowski żółty. O, i elegancko. Kup. Jeszcze wózek Doli do tego. I będzie gitara. Szerokie gumy. Jeszcze obciążnik trzeba kupić do Jonathana. Tak. Kup. Dobrze. Jest ósemka na Felsbrunie. W 57 odcinku. Chyba 50. Tak, 57. Chyba. Albo w sumie zaraz wam powiem, który to jest odcinek. 56 albo 7. Jeden z dwóch. No a dzisiaj w odcinku robimy żniwa na polu. Numer... A, tam na pszenicy. Że nie wiem, czy nie dobrać kredytu i nie kupić pola numer 11, wiecie? Tak się zastanawiam. A, miałem sprawdzić, który odcinek to jest coś zrobione. No to już wam mówię, który to jest odcinek. No chyba 57. Wideo. 57... 58 to jest odcinek, czek. Dobra, to sobie go na razie postawię. No i dobra, i trzeba nowe pola kupywać, żeby ten Jonder miał co robić. No ale tego... Te drogie przyczepy na razie nie będę używał. Dobra, i elegancko do przodu. Rozkładam się kombajnem. Trzeba schodki rozłożyć. Kurczę, czekaj, bo... O, dobra, już mogę jechać. No, teraz jest słoma. No i dobra, i lecimy. Oskarowski zdobył właśnie 6 level. Nieelegancko kosimy ten kawał pola. Się zastanawiam się, jak to kosić, ale chyba w tą stronę, tak do ulicy, nie? Tak myślę, że będzie chyba najlepszy sposób. Tylko na początku ja chcę sobie raz w koło objechać ten kawałek, żeby mieć zarys pola. I mieć po prostu jakiś tam mini poprzecznik, nie? Dlatego chcę raz w koło sobie pole objechać. No to szczerze, chyba na odcinku tego nie zbiorę. A także jeszcze trochę nowy komu trzeba będzie dokupić. Dokupić, nie kupić. Jakby na dwa można było kosić. Bo na dwa fajne żniwa by były, kombajny. Nie powiem, że nie. Tu jeszcze się... O, 17 trzeba kupić. Nie gadaj, że tam jest pszenica. No jakby tam jest pszenica, to można dokupić tą 17 i tu od razu by dołączyć. Wtedy już by był taki fajny bigfield. Na to przeorać. No, no. Bigfield jak talala. Kredytu możemy dobrać, bo przecież mamy 0 kredytu wziętego.
że tak chyba trzeba będzie zrobić. No. I tutaj ten kawałek pola też będzie przy okazji powiększony. A tutaj tę budkę zniknie, bo mogę sobie ukrywać drzewa. I się usuwać, bo mam ten hut Hajdera, czy jak on się tam nazywa. Odbieg Hajder, sorry. I to mogę sobie ukrywać te budynki wszystkie. Tutaj dorobić aż do asfaltu, takie duże pole fajne. No. No i no trzeba czasu. Ale ja to zrobię. Kurde, przez to, że jest season, to trochę mi wycięło. A czemu tutaj wycięło? A bo tu pewnie wapna nie było. To ten świeżo doorany kawałek. Ściągnie drzewo, nie ściągnie, dobra. Przejdzie obok. No to grubo jak tu. Ponad zbiornik trzeba, żeby kółko zrobić. Dobra, lecimy do John Deere'a. Jak tam dojechać szybko? Najlepiej to się chyba zawrócić. To najlepsza opcja. I no. Tam koło lasku przejechać jakoś. O, ten teren się podrówna i będzie pole jak ta mała. Dobra, co tam Michael już pisał? Ok. No, powoli się wysypuje. I tutaj będzie łąka na tym polu. No właśnie, to zobaczcie, jakie tu jest pH. Okej, można i tak. No, idę tu rzucić trochę do pH. Dobra, sypaj, mordo, sypaj. Na teraz wejdzie chyba 20, no, 63 tony, czyli dwa, prawie trzy zbiorniki. Na tamtą moją dwa zbiorniki wchodzą, przyczepę. A na tą prawie trzy wejdą. Jak według moich obliczeń, powinno być. No i elegancko. Felwrun tutaj ładnie się rozwija. O 12, 9300 za nałożenie. A wiecie co, ja sobie go pożyć przedmioty kliknę. I dobra, wezmę sobie kredyt, bo jednak sobie kupię tą 15. A tam chyba 460 tysięcy kosztuje. Także wiem, że trochę kredytu dużo, ale spokojnie my go spłacimy. Dochody mam duże. No, ja trochę za dużo kredytu wziąłem, ale dobra, walić. Ha, to 260 tysięcy. Dobra, to w sumie jak wziąłem tyle kredytu, to jeszcze mogę kupić ten kawałek. Dobra, i lecimy. O, przy okazji słoma się od początku zacznie sypać. No i dobra. I te 30 tysięcy prawie można zwrócić. Czemu mi się pomyli? Czemu 460 tysięcy? To z tym polem się pomyliło. A co właśnie to na 12 rośnie? Słoneczniki.
Mi się z 12 pomyliła cena. 260 tysięcy, a nie 460. A tutaj już będzie dokupione, to już będzie ładny kawałek taki. Długi. O, także rozrastamy się. Także dobrze, jak mi się podoba, jak się rozrastamy. Uwielbiam to. No także co teraz robić? No chyba trzeba w koło kosić. Ja w tego klina sobie tu chyba wytnę. No potem po długości lata się. Tak mi się coś zdaje. To tak chyba trzeba się zrobić. Najpierw tutaj te długie wyciąć, w sensie ten klin, i potem te długie ciąć. Te nowe pola to się zetnie na ligę. Bo opracowanie zrobimy sobie w kolejnym odcinku, bo mam ciekawy pomysł. Bo mam ciekawy pomysł na pracowanie tego pola. Na pewno ciekawy. Dobra. Ty już mi tu mrugasz, to mrugaj se. Przyczepię taki kawał. Trzeba będzie podjechać przyczepkę. I do tyłu, żeby nie wysypywać zbędnych kilogramów słomy. Dobrze. I dobrze. Otwieram rurę i lecę. Do tej dziury dojadę. No dalej chyba nie dojadę. No i tak dojadę do tej drugiej dziurki. Także no. Dobra. Koniec. Pełny zbiornik. Tak zawsze kosiłem, że trochę dalej jadę, żeby rozciągnąć sobie tą słomę, nie? No, 13 metrów. To idzie zawrócić. Zawrócić idzie, a czemu nie idzie? Dobrze, także elegancko. Tutaj ten klin się skosi, potem tu się będzie kosić. Myślę, że pole walniemy na odcinku. Powinniśmy. Ale jak... Oła. Kto wyjdzie, to tego nikt nie wie. Dobrze, miniaturka już zrobiona. Będzie przynajmniej na odcinek już. Także po odcinku nie będę musiał się martwić, że nie mam miniaturki. Dobra, dawaj te 5 ton, wysypuj szybciej i spierdzielamy stąd. I ogień, składam rurę i lecimy. A jak to wygląda z czasem tutaj, z zegarek? 14 minut. Nie wiem, może jak mam klient dobędzie, to pójdę na kolonie? To kiedy on przyjdzie? To jest dobre pytanie. Bo już zaraz będzie, a minęło już kurde 10 minut tej wiadomości. Czy nawet 15. Bo on to napisał 2 minuty przed odcinkiem. Że zaraz przyjdę, a już 15 minut minęło, a tego fleta jeszcze nie ma. Dobrze. Elegancko. No i elegancko idzie. Tutaj jest dobra gleba, to dobrze idzie. Na zbiorniczku też ładnie przybywa.
No niby 23 tony, ale jednak przybywa. Jednak przybywa w tym zbiorniku. No, po tych zimach trzeba będzie nowy kombajn kupić. Dokupić. No, na drugi sezon już będzie nowy kombajn. Drugi. Jakby sobie na dwie mrócić. Na dwa kombajny. No to jeszcze nie wiecie, jaki kombajn będzie, ale ja już wiem, jaki będzie. Dobra, tak trzeba zrobić. I łogi. O, można i tak. Trochę nie do końca wyszło, jak chciałem, ale... Ale jest okej. Okay. Ładne pokosy się robią. Także będzie co robić. No to na górze będzie łąka, także też będzie fajne akcje będą odchodzić. Będzie łąka. Ale to jeszcze czasu, zanim będzie łąk. Myślę, że na jesieni on zasieje, żeby już wiosną sobie tam powoli zbierać, nie? No nie powiem, że nie, ale raz dwa przybywa do tego zbiornika. Niby to 23 tony, ale raz dwa przybywa. Dopiero się sypałem, a znowu już mam... Znaczy, znowu 20 ton. No także grubo, grubo. Da się wysypać, bo chyba już będzie pełna szczepa. Bo dwa razy pełny zbiornik był. Te 46. O, nawet nie wejdzie. 46 i teraz mam 21, czyli 67 ton. No to 4 tony gdzieś zostaną w zbiorniku. Według moich obliczeń wychodzi. Czy się rypłem, czy dobrze obliczyłem, zaraz zobaczycie. Ale chyba dobrze obliczył. Dobra, bajkę troluje. Chyba, że nie, nie ma go. Dobrze. Okej. No. Ładowałem się o 184 kilo. Nie jestem aż taki głupi, jak wam się wydaje. No i dobra, i mucimy szybko. Do kolejnego zbiornika, żeby wsiąść do John Deere'a. Przejechać się na nim na Sylwas. No i wrócić prosto po drodze. Taki jest plan. Dobra, dobra. Chyba mógłby szybszy wsteczny w tym kombajnie. Witam czat, witam odcinek, witam Kasperka Playgamesa.pl-ka. Nie znam, dobry. Dzień dobry, Michael Indus. Chłopcy, pod, kurde, po 20 minutach przylas. Dobra, ile jeszcze się zostało odcineczka? No jak jest 20 minut, to ile mogę zostać? Nie wiem, zależy. Od czego? Od ruchu jednostajnego krzywoliniowego, który porusza się po torze ruchu w skrajnym momencie odbijania się kulki ping-pongowej do wskazówek ruchu papieru toaletowego, który używa właśnie Zbychu. Co? Więc od tego to zależy. Rozumiem. Nie, no, 10 minut pewnie, no? No, pewnie tak. Dobrze, to
ja idę sobie zrobić śniadanko i mam temat taki jeden fajny na temat gier Mokrzyna. I będę za 10 minut. Ale sobie coś jakieś śniadanko, bo nie miałem czasu, ponieważ rozmawiałem z koleżanką i nie miałem czasu sobie zrobić, dlatego sobie teraz pójdę zrobić coś. A z dziewczyną, a nie z koleżanką? Nie mam dziewczyny. Ale jutro będziesz miał. Zależy. Nie zależy. No dobra, no to idę. W ogóle Nachuj do mnie odpisał, tak wracając jeszcze szybciutko, że mnie nie ma w domu, go nie ma w domu do poniedziałku. No ja spytałem się, czy, no ja się spytałem, czy da mi jakby hasło, nie? Ale już mi nie odpisał, tyle. No, dobra. No ale sobie no to... możesz chyba zmienić sam. Nie mogę. A ja spróbuję. A nie, dobra, zamknij się, ja to robię. Zamknij się, ja to robię. Ale to jest tak. Bo tu jest... Co robisz? Nie, bo tu masz jakby save game, nie? Save wow. Saving slot. Tam wszystkie są empty, tylko jest wola zwierzęska. Jak ja mam to zmienić? No usunąć ten save. Ale jak? No i co? Co masz kurwa? Że ty masz X-a? Nie. A nie mogę dać na po prostu, żeby był na drugim save game? Nie. Czemu? Chyba. No dobra, ale jak usunąć tego save game'a z Zabierzowskiej tutaj? Nie wiem, tam musi być gdzieś. Nie pamiętam, bo dawno to było. O, save game'y, no. A, ja, dobra, ja mogę jednak, ja jednak mogę. No to ci przecież mówiłem od wczoraj, a ty... Dobra, trolujesz, trolujesz. Ty trolujesz, ty kurde, ty głupi. Dobra, to zara będzie. To wracam, dzisiaj idę ze śniadankiem i zara ogarniam. I jak mi niestety, jak już nie zdążę na koniec odcinka, to papa widzowie, pozdrawiam Oskarowskiego, a Zbychu to 13 let. No, może być też. Elo! Ja pierdolę. Można i tak, no. Nikt nie mówi, że będzie łatwo. Otwieraj wrota śmierci i syp. No, 23 minuty, także... Jak Mike kiedyś powiedział, jeszcze 10 minut i koniec. Bo to tak mniej więcej wyjdzie. Tylko, że teraz długie przejazdy. To jakoś tak, nie wiem jak to wyjdzie w sumie. Mam pół pola skoszone. Można powiedzieć, że w 15 minut. Także no. O, tu też jest pszenica. Dobrze, jednak jestem, bo mama mnie do kuchni nie wpuściła. No jest. Das auto. Das auto. Ha, ach, tam komuś aż talerz spadł. Syp szybciej, mordeczko. Bo cenne minuty mi zabierasz odcinka. Dobrze, lecimy dalej. Lecimy tu. Pszenicę kośnimy tu. Lecimy dur, pieprzamy żur. Nie oglądam Bursela. To ja Idelty. Ty słomy jest taka tona w człowieniu. To jest żłowienie? Co? Mhm. Rozumiem twój bóg. Lecz nie przekażę go dalej.
Prawda. Nie zasługujesz na to. Dzisiaj. No. Dobrze. Protektor. Co tu jest nie tak? Że w nocy dzisiaj Bociana będzie tym szmak. Może i tak być. A potem przyjdzie Oskar i go zmieni. Brzmi jak plan. Nie no. Można i tak. Albo jakby to zwykło powiedział, można i tak. Zwykle tak zawsze pisze. Oh! Uwielbiam tę słomę na tym poprzeczniaczku. Nie? Ona jest kozacka. A ten komaj też w ogóle, bo na dupę lekką to już w ogóle skacze. No ale za to z przodu header ciężki przystawku. Tak. Bułka, 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 bułka. Jabłko. Mhm. A nie, żeby tam demonik było słychać przez chwilę. A? Michael też jak umie. Brzmi jak pan? Brzmi. Jak grzmi to dobrze. Chyba. Okej. Okay. Dobrze. Źle. Krzywo. Prosta linia ory. RCUH. RCUH. Dobrze, co chciałeś mówić, mordeczko? No to po odcinku. Dobrze. Ale po odcinku spierdzielę na kolonie. Dobrze, ale... Ty też idziesz, słyszałem. Mogę iść. Dobrze. Będziesz gówno rozrzucał. No, robota wręcz idealna dla mnie. A jaka pożyteczna? Będzie nowe nabytki będą. Będziesz pan zadowolony. Chyba. Dobrze. Kurde, już ładnie ton wywiozłem z tego pola. Wywiozłem 63. Tutaj zaraz będzie znowu 60 ton. Jak ja 150 ton wywożę z pola numer tako. 18, 19, 20. 150 ton pszenicy człowiek nie wywiozł z takiego pola. No, bo tu. Iu. Się trafił. 1,20 chyba. Co? 100% piachu? Nie. 100% jego mordeczka. Także S. Ale pole numer 17 jest już kupione, także Bigfield będzie tworzony bardzo szybko. S? Trzeba się rozrastać, żeby skończyć przed nowym farmingiem tą serię. A co nie zmienia faktu, że mam 58 odcinek? Tak. Tak. No, a można powiedzieć, że 50 odcinków w samym miejscu. No. Tak to jest, właśnie. Dobrze, wszystkie mody pobrałem wczoraj. Na Liwie. Ale ich nie wypakowałem. S? Bo nie chciało mi się. Tak. No tak, było. Oskar już potwierdzi. Oskar już potwierdzasz? No jakoś cicho. Jakoś cicho. A właśnie trzeba iść na Eurotrucker się pograć. Trzeba kolejne dostawy robić. Kolejne kasy zarabiać.
coś ty zrobił na tej rundzie. Michael, 23.04.2021. No coś ty zrobił na tej rundzie. Te jak ciężarówka pisałem. A jak? Nie ma kto machu, nie wiem, nie chce mi się. To powinny być złote teksty, a nie najlepsze teksty. No, tak mi się zdaje, że tak powinno być. Michaelino. No, się śmiejesz. Trolujesz. To nie jest zły Kutangus Potęgus 2715. Mordaczka, to nie jest tam Kutangus pod. Jakiś jest tam potęgus. To nie. To jest żaba. Co ty nie powiesz? Chyba. No, co ty nie powiesz? Tak. Co jest? No to jak jest płofiłowe. Kutangus, dobra. Potęgus. 10 minut minęło? Nie. Dobrze. Dobrze. Można ił? Tak. Jakby to zły się powiedział. Tak. No zwykle zawsze tak mówi. A dzisiaj bardziej pisze niż mówi. O właśnie, Michael, kiedy Rocket? Codziennie gram w Rocketa, więc dzisiaj pewnie. No ale o której? No po kolei można iść. Dobrze. Codziennie gram w Rocketa. A może? Wręcz na pewno. Można też tak. No, rozumiesz. A, wczoraj na Osinie skończyłem siać. Tak? Tak. Nie, no ten chłopiec, nie wiem, za żaby. Jeśli ciepło, czy zimno jest, mordo? Bo ty byłeś wilkiem, ty będziesz wiedzieć. Tak. No. Nie no, zbychu jest zbychem. Dobrze, czas kończyć ten cudowny cudowny. No, co może cudownego być? Cudowny, piękny, złoty czas odcinka dobiega za dwa przejazdy, koniec. A także Kotangus Pospolitus. A na kolonii to ja już nie byłem od 15 kwietnia, mordo. No, bez kitu. Od 15 kwietnia nie byłem na kolonii. Że trzeba to zmienić. No to właśnie nie. No tak.
Dzień dobry. Kurczę. Powiem ci tak. Tak. Że, no, rozumiesz, że dziś sobota. No. No. I co, planujesz coś dzisiaj? Grać na czymś fajnym, o czym chcę z tobą porozmawiać za chwilę. Trolujesz. Byś liwa zrobił, bo Oskar już czeka od tygodnia na liwa. Ty teraz zrąbałem, bo ten no, rozumiesz? Zamiast opuścić przystawkę, to wyłączyłem ją. Dobrze, także no, ja se zwiedzę to po odcinku, bo jest czas na 37 minutę, czyli czas na koniec odcinka, tak. 6, 15, 101, zawsze więcej niż Kacper. Trolu jest. A, bo jeszcze strolujecie i przejadę żyngiry. Nie no, do bana jesteś. No. Wiem o tym. Dlatego czas iść na roketę. Tak mi się zdaje, że to będzie dobry pomysł, mordeczko. Trolujesz. No właśnie w tym problem, że nie. Lubię chodź, bo temat mam. Dobrze. Takim akcentem otwierających się drzwi zamykamy ten odcinek. Cześć!